To są kamienie, które mają 2000 lat. Znaczy kamienie, mury. A tam mamy Amadeusza. Bo ja wam powiem, gdzie my jesteśmy. Ja jestem z klasą od Amadeusza na wycieczce w Corbridge i to było miasteczko. To jest stare romańskie miasto. Wytłumaczę wam to później albo wam to dopiszę. No, tak jak mówię, no, te mury mają około 2000 lat. Datowane są na 85 rok. 0085. Zostały odkryte później w 1500 którymś. Już nie powiem wam dokładnie, w którym, w każdym razie. No tutaj z Hexham i z Corbridge jest związana bardzo bogata historia. Jechaliśmy tu z tatą i Tymonkiem. O, pamiętam. Jak byliśmy w Hexham. My teraz przyjechaliśmy też do innego muzeum, kawałeczek dalej, i oglądamy kolejne muzeum. I tu są przedmioty uchowane z Hadrian's Wall, czyli mur Hadriana, który ciągnie się od stąd aż do Wallsend w Newcastle, i to była granica. What a beautiful dress. Yeah. I want sewing like that. I've got to sew the mermaid tails for the Peter Pan show. I'm sewing, but I can't. Beautiful. I'm sewing that. Yeah. Yeah. I like sewing.
jest tego naprawdę bardzo dużo. Wszystko by się chciało pokazać. Potężne. O, a tu Amek. Tutaj mamy ceramiczne elementy. Nicze mi się podoba. To też jest ciekawe. Flame shape. Flame shape. Dzieci mówią, że to disgusting. Byliśmy tu. Będziemy szli tam. Nie chcę dzieciaków ująć. O, muzeum. Muzeum, tea room, Roman Ford, bathhouse i tam pójdziemy. Tamtą stronę. My tu wzdłuż mamy takie tabliczki. Moje buty zbieramy skarpetkami. Tylko czy one muszą mieć takie tatuaże na sobie? O, tu jak jest ładnie. Pokażę wam. Pięknie. To jest tam, gdzie byłam przed chwilą. A tam przed chwilką dzieci usiadły każdy na swoim krzesełku i zawołały panią, żeby im zrobiła zdjęcie. I zrobiła zdjęcie i się śmialiśmy wszyscy. I ten teren tutaj, cały, wygląda tak. Wyglądał tak. I tu, zobaczcie, jest studnia i ja ją wam zaraz pokażę. I oto jest studnia. Ja pokazywałam wam to z tamtej strony. Zobaczcie, według planu pasuje. Studnia.
Idziemy do autokaru, wracamy już. Tam jest taki ogromny dom. Jeszcze jednak nie szliśmy do autokaru i jeszcze trochę chodzimy. I jeszcze tu zwiedzamy i oglądamy. To się dość wysokie zachowało. To były takie różne domeczki w tej. Znaczy, bo to, tak jak mówię, cała wioska tu była. Tam na przykład były niskie, a tu... Znaczy, nisko się zachowało, w sensie... Tam... Nie wiem, czy widzicie? A tu na przykład mury są wyższe. Zachowane, o, w ten sposób, o to mi chodziło. O, ja dzisiaj merytorycznie jakoś nie potrafię. No. O, jeszcze tutaj mamy. O! Jest cały pokój. A teraz będzie czadowy widok. Zobaczcie. No tam mamy dalej owieczki. O, ale o ten widok mi chodziło. No tutaj chyba mamy saunę. Także stoję w saunie. No teraz... Że to tak wyglądało. Niesamowite. A tu hot bath, czyli gorące wanny. My już lecimy do autokaru, ale muszę wam to pokazać. I tu w takich luksusach żyli. Yes, I'm going. Ale pięknie tu jest, ja nie wiem. Dobra, żegnamy się z tym miejscem. I jedziemy już do szkoły. I szybki rzut. Szybki, szybki. I zobaczcie, co jest pokazane. Tak idzie ten. Tak idzie mur. No to tutaj mamy rzut na to wszystko, gdzie byliśmy. Tu wam pokazywam dokładnie w tym ten punkcik, to jest ta studnia. Tutaj mamy te łazienki, sauny i tak dalej. Tu były bastajnie, o ile dobrze pamiętam. Tutaj... tu chyba główny... Ale czekajcie. Nie, tutaj chyba było... Teraz nie wiem, gdzie był wjazd. Tu czy tu. I te takie, wiecie, zamkowe baszty. Nie wiem, nie mam pojęcia. Teraz w tym momencie. No i tutaj jeszcze te pojedyncze takie chałupeczki. No a tu to było w ogóle super, bo tu albo tu, bo tu były takie piękne... jak to się nazywa? No, tam żyli w luksusie. O, tutaj w tej części ludzie żyli w luksusie. O, to było tu. Tak. I tu też. Dobra, teraz już jesteśmy w autobusie. Było bardzo fajnie.
Sometimes padało, ale padało na tyle mało, że w ogóle nie zmokliśmy ani razu. Gdzieś tam troszeczkę po prostu pokapało. A zapowiadało się naprawdę na deszcz. Na deszcz taki całodniowy. A się okazało, że jednak ten deszczyk nas oszczędził i mogliśmy spokojnie zwiedzać i na zewnątrz, i w środku, i super było, bardzo fajnie było.